jeśli chcemy jakiś kawałek... O, powiedziałem jeśli. Jeśli chcemy wykonać kawałek kodu programu, ale tylko wtedy, kiedy jest spełniony jakiś warunek, wtedy używamy instrukcji warunkowej jeśli, czyli if z języka angielskiego. Czyli jeśli jakiś warunek jest spełniony, wtedy wykonaj coś. W przeciwnym wypadku wykonaj coś innego, czyli nie. Okej, no ale teraz nie wiemy jeszcze, jaki jest ten warunek, co my możemy tutaj podać. W instrukcji warunkowej w C++ warunkiem może być jakieś wyrażenie logiczne. Tu może być wpisane po prostu na przykład jeśli a jest większe niż 5, a niech będzie jakąś zmienną, przypiszmy jej wartość na przykład 6 na początek i sprawdźmy, jak wykona się nasz program. Jeśli a jest większe od 5, no jest czy nie jest? No jest większe niż 5, więc wtedy wypisany zostanie koder na strychu. Sprawdźmy, czy faktycznie tak będzie. Jest koder na strychu. Teraz wpiszmy tutaj minus 100. Jeżeli tak zapiszemy nasz program, wtedy warunek przeniesie nas do drugiego elementu, do elementu, gdzie wypisywane jest nie. A to dlatego, że warunek nie został spełniony. Jeżeli chodzi o instrukcję jeśli, to z takich rzeczy, które są istotne, jest jeszcze to, że można na przykład zapisać część do wykonania w nawiasach takich wąsatych, wtedy całość dotyczy tego warunku spełnionego tutaj, czyli jeśli warunek jest spełniony, wtedy wykonaj wszystko, co jest na przykład tutaj w tych nawiasach klamrowych. W przeciwnym wypadku wykonaj wszystko, co jest w tych nawiasach klamrowych poniżej. Czyli na przykład, jeżeli ja teraz spełnię ten warunek, czyli zapiszę, no znowu zróbmy tą naszą szóstkę, to wtedy trzy razy zostanie wypisany koder na strychu. Jest, jest.